Pawłowicze losują, ile mają do wydania na mojej karcie Revolut, ale do końca zakupów nie wiedzą, jaka to jest kwota. Pierwszym ekipowiczem jest Maja. Hello! Dopiero przy kasie tak naprawdę dowiesz się, czy te zakupy przejdą, czy nie, no bo jeżeli przekroczysz budżet, no to I'm sorry. Ja słyszałam, że dzisiaj są bardzo ciekawe kwoty do wylosowania, więc nie. To jest mój dobór. Mamy spoko kwotę. Mam tutaj pytania z milionerów i jeżeli odpowiesz na nie dobrze, to kwota się podwaja, a jeżeli źle, no to niestety tracisz 50% kwoty. Na jakieś takie ze środka może być. Dobra, uwaga, 500 przysługuje na drugie dziecko. Przyszpilony plakat. Należy się kombatantom, czy wyreguluje brwi? Wyreguluje brwi to 500 na pewno. Przepraszam, ale ja nie mam pojęcia, co to jest 500, jakby ktoś tak powiedział. Powiem tak, no niektórzy używają tego słowa. Wyregulowania brwi jest 500. Proszę zaznaczyć swoją odpowiedź. Dobra, wyreguluje brwi, trudno. No i gratulacje, zwiększyłaś swoją kwotę z dwukrotnie. Serio? Lecimy w takim razie na zakupy. Dobra. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Revolut, dzięki któremu mogłam zorganizować wyzwania dla ekipowiczów. A ty już dziś możesz pobrać aplikację Revoluta bezpłatnie z mojego linku, żeby mieć szansę zgarnąć 50 zł. Warunki tej promocji znajdziecie pod linkiem w opisie, a tymczasem ja opowiem Wam o paru korzyściach, które wynikają z korzystania z Revoluta. Po pierwsze, aplikacja jest darmowa do pobrania, no i korzysta z niej 35 milionów osób na całym świecie. Założenie konta jest darmowe i możesz zrobić to w mniej niż 5 minut. Można łatwo wpłacić pieniądze za pomocą oczywiście karty, Apple Paya, Google Paya, nawet natychmiastowo. Dla mnie najlepsza jest możliwość personalizacji karty. Ja na przykład sobie zrobiłam taką piękną różową, a Wy z poziomu aplikacji możecie naszkicować cokolwiek chcecie, żeby się znalazło na Waszej karcie, czy wybrać jakąś emotkę. Sprawdźmy więc, jak moja różowa karta Revolut sprawdzi się w dzisiejszym odcinku. Mój cel zakupowy to są oprawki do okularów, bo zawsze kradnę poli i chciałabym mieć swoje. Takie bez wady? Mam okulary swoje z wadą, ale one są stare i już jakby, no nie pasują mi do końca. Na karcie Revoluta mam już kwotę, którą możesz wydać, więc zobaczmy po prostu, czy dobrze trafisz. Ciekawe, ile masz na karcie Revolut? Są ładne. Czy ja chcę celować w taką dużą kwotę? Na pewno nie będę celować w kwoty powyżej 500 zł. Myślę, że poniżej, ale będę zobaczyć, czy w ogóle jestem w stanie znaleźć oprawki na przykład takie za 200, które mi się podobają. Powiem tak, najniższa kwota, która była do wylosowania, to 20 zł, a najwyższa to 1000. Na przykład jak ktoś wylosuje 1000 i jeszcze to podwoi, no to naprawdę jest grubo. Pani tutaj powiedziała, że poniżej 300 to tak średnio. A ja myślałam, że znajdziemy tutaj coś tam szarego. Ale dobra, no są tutaj takie, które mi się podobają i one są trochę drogie. Proszę, no i to są właśnie te, które mierzyłam wcześniej. One są te 420 zł, no to już jest taka kwota, wiesz. Jeśli ich nie dostanę, to sobie po prostu kupię, no i trudno. Dobra, Maja, chwila prawdy. Odmowa. Niestety, Majunia, to nie była wystarczająca kwota wylosowana. I jaką kwotę wylosowałam? Stówka i podwoiłaś do 200. Okej, okay, yes. Rozumiem. I'm so sorry. Lecimy z kolejną osobą. Posli, proszę bardzo, losuj kwotę, tylko nie patrz na nią, dobra? Okej. Okay. Ja ją rozwinę, bo nie możesz jej przecież znać. Okej, okay, mamy to. Posli, i teraz masz szansę zwiększyć dwukrotnie tą kwotę, albo zmniejszyć tą kwotę, jeżeli źle odpowiesz na pytanie. Dobra, niech będzie to. Który z instrumentów strunowych użyczył nazwy gwiazdozbiorowi? To jest takie w moim stylu pytanie. Gwiazdozbiory, astrologia, te sprawy. Czy ja słyszałem kiedykolwiek jakimkolwiek z gwiazdozbiorze? O zwierzętach częściej słyszałem niż o instrumentach strunowych. Gwiazdozbiór lutnia, gwiazdozbiór skrzypce. Wiesz, gwiazdozbiory to jest kwestia jakichś takich starożytnych czasów greckich i w ogóle wtedy były wymyślane. Ej, to nie było jakby, to była podpowiedź! Tak mi się wydaje. Lutnia mówisz? Jest to prawidłowa odpowiedź. Powiększa swoją kwotę dwukrotnie. Poszedłbym mimo wszystko w tą większą kwotę, czyli spróbujemy 1000 zł wydać. Dobra, w takim razie lecimy do sklepu. Widzę, że tutaj mierzysz buty. Okay. Szukam inspiracji jakiejś na coś ciekawego tutaj. Jakieś na promce. Teraz właśnie, czy podjąć się ryzyka i dołożyć do tej kwoty, czy na przykład wybrać tańszy model? Zostają mi 400, spróbuję znaleźć może jakąś koszulkę. O! Patrz, dwie za 200 zł, to mógłbym hipotetycznie kupić 4 koszulki, tak? Nie każ mi dzisiaj liczyć, proszę cię. No tak. Jesteśmy gotowi do płacenia. O, jeszcze skarpeteczki. Pełne ryzyko. Czyli co, dopełniłeś do tysiaczka? Prawie, no czy no tam z 5 dni jakoś, ale to wiesz, to nie będę, że tak powiem, nadwyrężać budżetu. Jakby przeszło, to jest mi, tak powiem, pokorne 50 zł za zaproszenie. Ale po prostu w pocieszeniu wezmę ci skarpetki. Miałeś 400 na końcu. Cóż, widzowie, no tak bywa. Skarpetki mi zatwierdziło, przeszło. Dziękuję bardzo. To chociaż tyle, chociaż takie podziękowanie małe. Na wypłaty z pomocą karty, wiadomo, są bardzo proste.
Dobra, korzystasz z karty z Revoluta. Ale się przestraszyłam. Jezu, ale nie trzeba, było cała nie. dla mnie, pa. Różowa, ładna, co? No. Bo oczywiście z pomocą Revoluta, z pomocą karty możemy wypłacić łatwo pieniądze z bankomatów. Kiedy jesteście w podróży, ale potrzebujecie gotówki, Revolut oferuje bezpłatne wypłaty z bankomatów na całym świecie w ramach limitu planu. Więc na początku wylosuj i nie patrz na nią, okej? Okay? Okej. Okay. Oby była jak największa, wiadomo. Oczywiście, że tak. Dobra, ja na początku sprawdzę, co to jest w ogóle za kwota. Nie patrz! Nie zaświeciły się fifiemu oczka. Chyba śmierdzi mi tu dwoma dyszkami, nie? Które mogę wybierasz być? Pytanie? Wybieram pytanie. Okej, okay, to jedno, to dolne. Największe polskie województwo to mazowieckie. Drugie pod względem wielkości jest województwo. I tutaj masz cztery odpowiedzi. Wielkopolskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie czy lubelskie? Powiem tak. Chcesz marker, żeby sobie zaznaczyć? To jest mega fajne. Żeby zaznaczyć odpowiedź? Jak już się kompromitować, to po całości. To jest mazowieckie, polskie? Brawo. Jest tutaj, takie. Obok tak. jest wielkopolskie, które wydaje mi się, że to jest dobra odpowiedź. Ale zachodniopomorskie jest tu, takie małe. Warmińsko-mazurskie, ono jest duże. Ej, Wolu... na Podlasie najechałeś, nie waż się. Nie ma co owijać w bawełnę. Jeśli to będzie warmińsko-mazurskie, szkoda, ale obstawiam wielkopolskie. No i gratulacje, podwoiłeś yes! kwotę! Let's go! Mi się wydaje, że trzeba tutaj uderzać albo w 400 zł, albo w 1000. Ja myślę, że jak nie spróbuję kupić czegoś za tysiaka, to się nie dowiem. Ja wiem, czego ja potrzebuję, nie? I zobaczycie, ile lodówki kosztują. Taka najtańsza lodówa. Nie no, dokładnie to chcę? To by było grube z takiego filmu. Nie, nie ma lodówki za mniej niż 500, czyli trzeba wziąć taką. Tylko pytanie, czy to ma sens, nie? Nie mówię, chciała normalnie kupić lodówkę. No. Autentycznie sprawiłoby mi to przyjemność. Nie, lodówka jest mega. Mogę się jeszcze rozejrzeć, ale to jest chyba najśmieszniejsze, co może mi się udać wygrać lub przegrać. Dobra, żarko, ty. Dobra. Trzeba spróbować. Nie, dobra. Tam ta lodówka to jest jakby... Jezus Maria. Nie, wiecie co, bo fajnie mieć taki sprzęt domowy, nie? Swój. To jest zajawa, która przychodzi dopiero później. Nie chcę już kupować gier, tylko lodówkę. I mieć swoją, nie? To jest moja lodówka. Jakby, kto z was tak mówi? Kto z was mówi, że mam swoją lodówkę? No nikt. Dobra, to ja idę w takim razie powiedzieć, co jak dla obsługi. Lodówka ile kosztuje? 850 zł. No to w takim razie idę ich poinformować, czy mają ją wyciągać, czy nie wyciągać. Żeby nie robić problemu tak. dla pracowników, to tutaj... ich po prostu ostrzegam. Ale jajca to są normalnie, co za dzień, nie? Zmieściłbym się w tysiaczku i w dwóch. Jeszcze nawet byś mógł sobie dobrać, kurde, jakieś coś. No to prawda, zapomniałem o tym. Dobra, gotowy? Gotowy. O, niech to! Nie będzie lodówki, przykro mi. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. Dobrze było zaryzykować. Jestem krok bliżej lodówki. Dobra, Oluś, losuj swoją kwotę i nie patrz na nią, okej? Okay? Od niej wyczuwam dobrą energię. Okej. Okay. Dobra, Olek, teraz masz okazję zwiększyć tę kwotę dwukrotnie albo pomniejszyć ją. Dobra, wyjmuję pytania. Olek, sprawdźmy twoją wiedzę w takim razie. Dobra, i możesz czytać. Struks można najprościej opisać jako... Kombinację rombów, sekwencję prążków, układ kół czy zestaw kwiatków. Struks, poczekaj, to jest ten taki materiał, nikt go z nas nie ma. No tak, kombinacja rombów na pewno to nie jest. Układ kół to też nie jest struks. Nie, dobra, daję sekwencję prążków. Bardzo dobra odpowiedź, podwajasz swoją kwotę. Ja ci nie powiem oczywiście, co to jest za kwota. Po prostu lecimy na zakupy i przy kasie dowiemy się, czy płatne. O Jezu. Dobra, Olek ma do wydania 40 zł, ale ja na koncie mam stówkę, więc chcę, żeby mi zostało po prostu 40 zł, więc wysyłam szybki przelew do Fifiego, żeby na koncie zostało mi idealnie 40 zł. A robienie przelewów w Revolucie jest na maksa proste i zajmuje dosłownie parę sekund i kilka kliknięć, bez żadnych numerów telefonów, bez żadnych dziwnych kodów. Wystarczy zeskrinować kod QR użytkownika, żeby zrobić mu przelew. Ja dodałam sobie Fifiego do znajomych, piszę, ile chcę mu przelać. 60 zł. Patrzcie, na przykład tutaj możecie zeskanować sobie czyjś kod QR, jeżeli chcecie mu zrobić właśnie szybki przelew. Mi się to w ogóle bardzo przydało w Londynie. Miałam taką sytuację, że szybko potrzebowałam 50 funtów i zeszłam do pierwszego lepszego salonu w ogóle piękności i poprosiłam babkę, żeby po prostu jakoś, nie wiem, czy mogę jej zrobić jakiś przelew. Jak myślę, dobra, może Revolut. A ona mówi, Revolut, oczywiście, że mam. Więc mówię, za granicą Revolut się na maksa przydaje. Zeskanowałam sobie jej kod QR, przelałam 50 funtów i miała te pieniądze w 2 sekundy i mogłam lecieć na check-in do hotelu. No i tak jak mówię, teraz przeleję Fifiemu 60 ziko, elegancko wysyłam, potwierdzam twarzą albo pinem. Okej, okay, ogólnie uwielbiam ten czat Revoluta, bo Fifi zawsze mi wysyła jakieś śmieszne gify, najlepsze z Kim Kardashian. Chciałbym, żeby moja kwota wynosiła 500 zł. Chciałbym zrobić dla mnie i dla Hani matching stylówki, żebyśmy mogli fajnie jakoś wyglądać, okay. kiedyś ubrać, może jakaś session kiedyś wleci, to okay. będziemy mogli je wykorzystać. I myślałem, żeby pójść w jeansowe stylówki. Ostatnio mam fazę po prostu na jeans, to na przykład Mega Slay. Ej, ona jest za 50 zł. Weźmy to jako po prostu, jak to było, opcja.
opcję B. Plan B. Plan B. Pasowałoby mi nawet do mojej dzisiejszej. Trochę tak, ale ja bym się tak nie ubrała, to musi być matching stylówka. Okej. Okay. 90 zł sztuka, mamy na razie 180 zł wydane. Nie jesteś przekonana. I'm excited about this. Jakby dół fajny, ale góra... That's the vibe in 2024 fashion. Najlepsze jest to, że ja wiem, jaką masz kwotę i nie mogę nic zasugerować swoją jakby... Dziękuj mi, bo ja chcę ewentualnie być pozytywnie zaskoczony albo bardzo pozytywnie rozczarowany. Bo ja mam dzisiaj pozytywny dzień po prostu, panie. I może jakiś biżu, czy jest tu ładny biżu? No żeby nie było mało dziurek, no to może jeszcze popas? Nie, bo ja przekroczę budżet. Ja coś czuję, że ja mam 400 zł. Czekajcie, dziewczyny. 30... Jeden zestaw dla Hani, jeden dla mnie, bo są za 20 zł. Dobra, ja najwyżej wezmę to, a ty dostaniesz to i każdy będzie zadowolony. Dobra, ja jestem ready. Dobra, do pierwszej kasy. Uwaga, chwila prawdy. Dowiemy się, czy oskubałem przyjaciółkę na 400 zł. Ale tak szczerze teraz, jak już jesteśmy przy kasie, czy uważasz, że to są ładne stylówki? No, podoba mi się. Jezu, a jak mam 2000? Ja wydałem 300 zł. No co, że nikt mnie dziewczyna zaoszczędzi, nie? Pływaj sugar mami. Płaca. Kamienie ładowałem was niedawno. Look at this. Odmowa. I'm so sorry, wylosowałeś 20 zł, ale ponieważ i tak 20 zł to mało i 40 w powiększaniu, to weźmiemy to na szyjniki. Było mi mega przykro, jak to wybierałeś i mi się podobało i wiedziałam, że nie weźmiemy. Ulosuj kwotę, proszę bardzo. Widzowie, wy zobaczycie za to. Okej, Michu, teraz masz szansę podwoić tą kwotę albo tracić połowę. Tego nie robimy, podwajamy. Nie, oczywiście, że nie. Wybierz sobie pytanie. Czuję, że to będzie plan. Czytamy. Jeżeli drzemy z kimś koty, to znaczy, że śpiewamy w jednym chórze, stale się z nim kłócimy, oboje nie lubimy kotów, czy produkujemy moher. Moim zdaniem skończyłem technikum, nie zacząłem studiów, więc chodzę na uczelnię. Jeżeli drzemy z kimś koty, to znaczy, że stale się z kimś kłócimy. Odpowiedź B. Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź? A mam telefon do przyjaciela? Nie. No to jest moja ostateczna odpowiedź. Dobrze, podwoiłeś swoją kwotę! No to możesz teraz tak sobie poczuć, ile po prostu wylosowałeś. No tak szczerze, znając moje szczęście, mam 2000 zł i idziemy po prostu do perfumerii, jakieś perfumy sobie kupić za 2 koła i let's go. Hania, czy ty się znasz na męskich perfumach? Po powąchaniu ich dopiero. Ten? A ty jesteś jakiś nowy? Ile tu 650 zł za 100 ml? No perfumy to wiesz, nie dania rzecz, ale może tak wyjdzie, że możesz sobie na nie pozwolić. Fajne takie. No to są Takie odświeżające. Czy to są te? Dobra, bierzemy te na pewno, ale okay. To jeszcze nie koniec. Przecież normalnie wydajemy całe nasze kieszonkowe tutaj. Nie, a tak szczerze, ustawiam, że mam 1000, że wylosowałem 500 zł. Podwoiłem to i mam 1000 zł. Ej, Duda, mam pomysł. Zróbmy jakiś prezent dla Olka. Też jakieś perfumy, tylko jakie? Wow, no. Co? What the fuck? Widziałeś o tym Fifi? Właśnie odkryłem tajemnicę sklepu. Dobrze, mamy nasze zakupki. Łącznie wyszło ile? 990 chyba, więc jeżeli kierujesz w tysiaczka, to dycha za pasu. Jeżeli masz za to 400 zł, no to wiadomo, że budżet przekroczony. Oby, ja mam nadzieję, że się zmieszczę. Tutaj jest dla mnie, tutaj dla Olusia prezent, jaki więc... Słodki. Więc Hania, nawet jak się nie zmieszczę, musisz mi to kupić. Manifestujemy rzeczy w tym roku. Będę ładnie pachniał. Mam te perfumy, ja pięknie pachnę. Widzisz, dzisiaj się specjalnie nie poperfumowałem. Pani nam zaproponowała zestaw z tymi perfumami i wychodzi taniej, a jest więcej rzeczy. Let's go. Będziesz miał miniaturkę i jeszcze kremik. Kremik mi niepotrzebny, bo mam na rozposę. Wiadomo. A ile nam zostało? No to możesz za 170 coś jeszcze dobrać. 160 zł, na co ja to wydam? Michu jest bardzo słodki, bo dobrał jeszcze rzeczy, w ogóle spytał się Fifiego, czy coś chce. I po prostu wziął to, co Fifi chce. No bo tak, urocze. Jak wszyscy wygramy, znaczy nie, jak ja wygram, to wszyscy wygrają, a jak ja przegram, to wszyscy przegrają. Chwila prawdy. Przeszło! Dziękuję bardzo! Ale narobiłeś wszystkim prezentów i sobie przede wszystkim. Tak. Ile miałem? 10 zł. Czyli wylosowałeś 500 pierwotnie. Ale jestem królem. Co chciałbyś powiedzieć Olkowi? Olek, zrobiłem cię prezent! Co? No oczywiście, tego się nie spodziewałeś, co? Nie! No właśnie. Co to jest, co? Zgadnij, co to mogłoby być. Nie, serio, co to jest? Pytam się, co to jest. No puder! A używasz go? Akurat tego samego? No. O, widzisz, idealnie, przecież wiedziałem od razu. I jeszcze dla ciebie... Konturowanie. Konturówkę jeszcze ci kupiłem, nie ma za co. Michał, dziękuję! Proszę bardzo. Ej, ja myślałem, że to jakieś przekazanie prezentu dla Hani, i tak stoję koło Fifiego i tak, no dobra, posłucham, o czym tam gadają, jak wydali te dużo pieniądzów, a ja miałem 40 zł. I się nie spodziewałam. Mega słodkie, co? Mega cute. Lecimy do kolejnej osoby. Okej, okay, losuj i nie patrz, dobra? Oby jak największa. Ja wiem, że jakby świeże zawsze wylosuję największą, po prostu no... I co? Okay. Duża czy mała? Nie powiem ci przecież, bo to nie możesz wiedzieć, ale kochany, nieważne jaka by była, możesz ją podwoić
albo stracić połowę tej kwoty. Dobra, możesz sobie wylosować pytanie. Które słowo to slangowe no pewnie? No Rachel, yes Ross, no Phoebe, yes Chandler. Oczywiście, że pierwsza odpowiedź. Nie, gratulacje Bartek, podwajasz swoją kwotę. Co by teraz tu kupić sobie? Ty, a taki głosik w jakimś takim sklepie ADHD, RTV nie są te? Tańsze? Ostatnio jak byłem na odcinku Przemka, miałem tysiaka, czy nawet 2000 miałem, a wydałem 100 zł, więc tym razem pójdę wyżej. Wybiorę coś droższego, więc myślę o głośniku i o kostce do ładowania. Kochani, ja właśnie sobie robię szybki przelew na kartę Revoluta. Jak widzicie, aplikacja jest bardzo łatwa w ogóle do ogarnięcia. Ja jestem taka, że mało ogarniam takie rzeczy, a Revoluta ogarniam, więc wy też na pewno ogarniecie. Macie tutaj normalnie dostęp i widok swoich kart, macie wszystkie transakcje, historie, więc wszystko jest bardzo przejrzyste, klarowne i możecie dzięki temu też nauczyć się trochę oszczędzania. Ja przynajmniej staram się w tym roku troszkę pooszczędzać. No i jak widzicie, dla świeżego już jest gotowa kwota do wydania. By the way, Revolut jest bardzo bezpieczny, dzięki czemu mamy mniej zmartwień podczas korzystania z usług. W aplikacji w ciągu kilku sekund mamy możliwość zablokowania karty oraz możecie wygenerować wirtualną kartę jednorazową do płatności internetowych. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Ja zawsze mam taką schizę, jak robię internetowe płatności, a tutaj przez to, że mam tą jednorazową kartę wirtualną, no to czuję się bezpieczniej i spokojniej. Myśli mi się biją, bo mam przeczucie, że jednak to będzie 200 zł, czyli razy 2, 400. Boję się, że kurde przekroczę i nic nie będę miał, ale warto zaryzykować. Kochani, wy już dzisiaj możecie pobrać aplikację Revolut z mojego linku, żeby mieć szansę zgarnąć 50 zł. Wszystkie informacje oczywiście znajdują się w opisie, a my tymczasem lecimy sprawdzić, czy płatność świeżego przejdzie. Właśnie kochani, wpadajcie w ogóle na kanał świeżego, bo tam się dzieją naprawdę super rzeczy. Zapraszam was serdecznie. Sprawdźmy w takim razie, czy płatność się powiedzie. Uwaga, proszę państwa. Tak, jesteś ready? No. I uwaga, proszę państwa. Kochanie, wylosowałeś największą kwotę, miałeś do wydania 2000. Jo, dobra, ale i tak jestem bardzo zadowolony. Jesteś totalnie wygrany tego odcinka. A z wami widzimy się za tydzień. Ma. Nice.